Dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Może nie zgaś. Ze mną burmistrz Mszany Dolnej pani Agnieszka Orzeł oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr Armatys. Dzisiaj obchodzimy niezwykły jubileusz, bo dziesięciolecie chóru gospel, który jest taką wizytówką artystyczną Mszany. Oczywiście obchody dziesięciolecia były troszkę wcześniej, ale pomysł zrobienia takiej niespodzianki zrodził się w tym roku podczas zagórzańskiego przeglądu chórów Laudate Dominum. Potem umówiliśmy się z panem dyrektorem Piotrem Armatysem. Nie tak było. Pani burmistrz czuwała, pani burmistrz poinformowała i mówi tak, słuchaj, trzeba coś zrobić. A ja przyznaję się bez bicia, że mi to po prostu umknęło gdzieś tam. Chociaż dziesięciolecie wyświetla się cały czas na profilu naszym facebookowym. Także to jest pani burmistrz pomysł i bardzo fajnie, ja się z tego cieszę, bo trzeba było tą dziesięcioletnią działalność tego chóru docenić. Może nam się jeszcze jakiś koncert uda zrobić taki na dziesięciolecie. Jakie były początki chóru? Początki były takie, że grupka, można powiedzieć, zapaleńców, zadzwoniła do mnie Gosia i mówi, że jest taka grupa osób, które chciałyby śpiewać gospel. Bardzo lubią gospel i właściwie to była propozycja chyba też Piotra, męża tutaj naszej koleżanki. I ja myślę sobie, no to jest to, taka muzyka soulowa, którą się nieraz słyszało w radiu, nawet człowiek sobie nie zdawał sprawy, że być może to są takie właśnie teksty uduchowione, pojawi się u nas tutaj. Ja w to wchodzę, ja chcę. Tym bardziej, że dziewczyny, które to zaproponowały, to są takie moje i rodzina, i koleżanki, i znajome, które bardzo lubię i wiem, że z nimi na pewno będzie coś pozytywnego i fajnego. Co paniom daje udział w tych zajęciach, występach? Na pewno dużo właśnie tej dobrej energii, która na co dzień jest nam wszystkim potrzebna. Dobra muzyka, dobre taki flow, który gdzieś tu płynie pomiędzy nami. Jesteśmy przyjaciółkami, możemy porozmawiać i na temat śpiewu, i na temat różnych problemów dnia codziennego, a potem jest właśnie ta próba i takie skupienie na muzyce i to myślę, że to jest takie dla nas najważniejsze. Lea też jest bardzo taką cudowną osobą, która potrafi dotrzeć do naszego serca, do naszego takiego czegoś, co chowamy gdzieś tam w ukryciu, a ona potrafi to po prostu u nas dostrzec, docenić. No i tak z dnia na dzień przychodzimy co tydzień i nie możemy się doczekać następnej próby, co z niej wyniknie i jakie będą tego owoce. Najważniejsze wydarzenie z tego dziesięciolecia, czy to teraz tak nie da się na szybko przypomnieć? No chyba nie za bardzo. No były takie różne występy, gdzie bardziej, może by raz byliśmy bardziej zdenerwowani, raz mniej, ale każdy był dla nas jakimś wyzwaniem. Ten chór to powstało w ogóle tak, w pierwszej kolejności był chór dziecięcy, prawda? I od tego się to jakby zaczęło. Później chór dziecięcy się jakby rozleciał, rozpadł z racji tego, że było małe zapotrzebowanie, w sensie mało dzieci na te zajęcia chodziło. No i pomyśleliśmy sobie, że stworzymy sobie chór gospel. Kinga Skałka go prowadziła w pierwszej kolejności i później już... Nie ukrywam, że to było moje marzenie, żeby chór gospel powstał w Mszanie i jakoś się tak fajnie poskładało, że to też był przypadek, że spotkaliśmy się z Leą. I od słowa do słowa okazało się, że ona da rady przyjeżdżać, znalazły się pieniądze na to, żeby też pokryć te jej przyjazdy do Mszany Dolnej, no bo jakby nie było do Krakowa, z Krakowa do Mszany i z powrotem. To myślę, że to było 8 bardzo fajne lata, to było bardzo dobrze i to jest dziwne, teraz nagle 10 lat, proszę bardzo. Dużo czasu. Tak, tak. Dużo śpiewu było w tym czasie. Tak. A jakie najważniejsze momenty pani zapamiętała?
przez to, że pani się szkoczyło mnie w ogóle ze szpitaniami, to ja nie mam opowiedzi na ten temat. Bo wszystko było fascynujące pewnie. To ja już mam w takim wieku, mój PESEL mi mówi, że ja muszę nas takiego przemyśleć, to ja nie pamiętam w tej chwili. Tak. I czekamy na kolejne wydarzenia. To nie jest jedyny chór w Mszanie, więc jest z czego wybierać i przygotowywać koncerty. Może się uda w następnym roku połączyć tak, żeby zrobić naprawdę jubileusz jednego chóru i drugiego, który też będzie obchodził 80-lecie, ale mamy nadzieję, że jakoś to wszystko się zepnie i będzie stworzony koncert, który będzie cieszył ucho naszych mieszkańców. Czego panie sobie życzą na kolejne lata? No myślę, że chciałybyśmy bardziej się rozwijać, czyli coraz bardziej piąć się w górę. Zresztą już coraz bardziej więcej u nas pojawia się solistek, więc myślę, że odwaga też coraz większa. Ale no też korzystać z tego, że dobrze się czujemy razem, dobrze się czujemy jak śpiewamy, więc myślę, że to o to chodzi. No ja na przykład obstaję za warsztatami, które są fantastyczne, bo poznajemy nowych ludzi, nowe piosenki. No i taka atmosfera jest niepowtarzalna, także to też dużo wnosi w nasz chór.